Rezyliencja. Cóż to takiego jest? Posłuchaj. Najbardziej podstawowym wyjaśnieniem tego terminu jest zdolność powrotu na właściwe tory po trudnych wydarzeniach. Kiedy przytrafia nam się coś złego, wtedy niektórzy się załamują, a inni rozwijają skrzydła. Rezyliencja może odnosić się do sposobu, w jaki reagujemy w czasie rzeczywistym na zdarzenia. Sposobu, w jaki przygotowujemy się na zdarzenia, które przewidujemy, i może również odwoływać się do sposobu, w jaki przetwarzamy zdarzenia po tym, jak już się wydarzyły, czyli jak myślimy o tym, co nas spotyka. Ludzie z niskim poziomem rezyliencji będą mieli poważne problemy z wyzwaniami, a nawet mogą nabawić się zaburzeń psychicznych. No, to się chyba już dzieje. Po drugiej stronie są ludzie, którzy w czasie trudów rosną w siłę. Gdy rozejrzymy się wokół, znajdziemy w naturze wiele przykładów. Z tą rezyliencją to jest jak ze wzmocnieniem mięśni po ćwiczeniach, prawda? Nassim Nicholas Taleb ukuł termin na określenie tego zjawiska. To jest antykruchość. Jeśli przeciętna osoba jest jak gąbka, która absorbuje pewną ilość psychologicznego stresu, zanim dotrze do swoich granic, to osoba antykrucha jest raczej zabawkową kulą, którą wrzuca się do wody, aby się rozpuściła i przekształciła w brontozaura. Jednostki takie paradoksalnie w czasie zmagania się z trudnościami rozkwitają, absorbują je i przekształcają w coś lepszego. Rezyliencja to jest sposób reagowania, który wpływa na nasze myśli, uczucia i zachowania. Nie zależy od jednej cechy, a w związku z tym jej zbudowanie wymaga wzmocnienia złożonego zestawu różnych umiejętności psychologicznych i behawioralnych. To jest na przykład, tutaj zamieszczono taki schemat, z ilu różnych tych umiejętności składa się rezyliencja. I to są rzeczy takie jak zwinność poznawcza, zaraz o niej powiemy, regulacja emocjonalna, do tego też sięgniemy, autoempatia, czyli umiejętność współczucia dla siebie, także optymizm, o tym na pewno sobie poczytamy, i poczucie własnej sprawczości. Ta regulacja emocjonalna, posłuchajcie, to jest zdolność do elastycznego i produktywnego radzenia sobie z naszymi emocjami, zwłaszcza z tymi negatywnymi, aby móc osiągnąć wytyczone cele. Bez takiej samoregulacji negatywne emocje mogą nas przytłoczyć i zaburzyć zdolność jasnego myślenia. Te miliony lat poświęcone na ewolucję ultrasprawnego mózgu zaprzepaszczone zostają przez fale emocji. Miejscem, w którym następuje sabotaż, jest nasz układ limbiczny, ta jedna z najstarszych części naszego mózgu odpowiedzialna za reakcję ucieczki lub walki. Silny, nagły gniew pochodzi z ciała migdałowatego, zaledwie centrum emocji o kształcie migdała. Gdy pojawia się stres lub strach, ciało migdałowate aktywuje uwolnienie kortyzolu i inicjuje kaskadę intensywnych fizycznych reakcji, które mogą być nieproporcjonalnie większe niż zaburzenie je wywołujące. To sobie podkreśliłem. No i teraz w takich stresujących sytuacjach bardzo pomocni bywają coachowie, prawda? Całe zjawisko coachingu, w którym umiejętny prowadzący taką rozmowę coach poprzez zadawanie pytań wydobywa z osoby coachowanej, to brzmi fatalnie, ale wiecie, o co chodzi, wydobywa ważne dla niej refleksje, powoduje, że ona sobie uświadamia pewne rzeczy. No i jest tutaj fajny przykład Carol, która została poinformowana, jest handlowcem i została poinformowana, że w jej firmie będą wprowadzane zmiany, w związku z tym straci cały swój rynek, który stworzyła. Muszę się stąd wynosić, poinformowała Carol podczas rozmowy ze swoim coachem. Każą mi zaczynać od zera. Zadaniem Carol w tamtym momencie było pomóc... Aha, Carol to jest coach, a Joy to jest ten handlowiec, która opowiada o swojej sytuacji. A więc zadaniem Carol było pomóc Joy wyciszyć się, aby stworzyć więcej przestrzeni pomiędzy jej negatywnymi emocjami a idącymi za nimi działaniami. Czyli to jest sposób na radzenie sobie w takiej sytuacji, gdy zalewa nas stres. Posłuchajcie. Wydaje mi się, że czujesz się niedoceniona, powiedziała Carol po kilku minutach początkowego słuchania. No, to mało powiedziane, odpowiedziała na to Joy. Co jeszcze czujesz? Wściekłość, wkurzenie, frustrację,
Wyczerpanie. Nazwanie odczuwanych emocji pozwala nam je lepiej zrozumieć, ale tworzy także dystans pomiędzy bodźcem a reakcją. Joy może teraz przerwać sabotaż w wykonaniu ciała migdałowatego, które łączyło jej uczucia z reakcją ucieczki, zwolnienia się z pracy, bo taki miała początkowy pomysł. W przerwie pomiędzy bodźcem a reakcją Joy może dokładniej rozważyć swoje opcje. Wyhamowuje pęd ciała migdałowatego, aby nie zboczyć z drogi. Odejście to bez wątpienia jedna z opcji, zaczyna Carol. Jakich informacji potrzebujesz, żeby zdecydować, czy to jest właściwy krok? Carol przechodzi teraz do ponownej oceny kognitywnej. To zestaw technik opracowany przez Arona Becka. Jest to prawdopodobnie najskuteczniejsza terapia, jaką dysponujemy. I posłuchajcie, w trakcie ponownej oceny wycofujemy się z plątaniny myśli, emocji i zachowań, aby intelektualnie zakwestionować nasze reakcje. W ten sposób możemy na nowo ocenić sytuację, a to pozwoli na bardziej zniuansowane interpretowanie niż to sugerowane przez same emocje. Joy myśli chwilę i mówi, no jeszcze nie wiem, czy pozwolą mi utrzymać moich potencjalnych klientów. I w ten sposób dochodzi do warunku, pod jakim mogłaby pozostać w firmie. A więc to takie zdystansowanie się, prawda? Nazwanie emocji, pomyślenie o swojej reakcji. Przejdźmy teraz do optymizmu. I to jest bardzo ważne, posłuchajcie. Optymizm to tendencja do żywienia nadziei i odczuwania pewności względem pozytywnych efektów w przyszłości. Oczekujemy, że będzie dobrze. Wiemy już od jakiegoś czasu, że optymizm to kluczowy czynnik sprzyjający rezyliencji właśnie, czyli temu szybkiemu powrotowi po stresującej sytuacji do równowagi. W czasie swoich badań nad wyuczoną bezradnością, które rozpoczęły się już w roku 1967, Martin Seligman odkrył, że nawet w obliczu nieuniknionych przeciwności losu, 1/3 badanych nigdy nie okazywała się bezradna. Owe odporne psychicznie jednostki zazwyczaj postrzegają przeszkody jako coś chwilowego. To szybko minie. Trzymali się swojej optymistycznej narracji i w efekcie po kilku próbach udawało im się. To, na ile dana sytuacja jest znośna, zależy od naszej wiary w to, czy możemy ją pokonać. Zastanów się nad tym zdaniem. To, na ile dana sytuacja jest dla nas znośna, zależy od naszej wiary w to, czy możemy ją pokonać. To właśnie jest optymizm. Nastawienie, by oczekiwać korzystnego wyniku. Dlaczego warto nauczyć się takiego sposobu myślenia? Ponieważ zazwyczaj jest to dla nas dobre. Optymizm wspiera nie tylko psychiczną, ale również fizyczną rezyliencję. Czy wiedziałeś, że optymiści żyją około 8 lat dłużej niż pesymiści? Istnieje u nich znacznie mniejsze prawdopodobieństwo śmierci w wyniku zawału, jeśli ten się przytrafi. Mają też silniejszy system odpornościowy. Myślenie optymistyczne służy umysłowi i ciału. I teraz posłuchaj. Jedna z najlepiej przebadanych interwencji psychologicznych, mających pomóc ludziom zyskać bardziej optymistyczne spojrzenie, nazywa się Twoje najlepsze ja. W tym ćwiczeniu należy wybrać ramy czasowe, na przykład przyszłość za 15 lat. Wyobraź sobie siebie za 15 lat, przy założeniu, że wszystko poszło jak należy. Jesteś w związku z kochającym partnerem, jeśli tego właśnie pragniesz. Twoja kariera rozwija się tak, jak chcesz. Mieszkasz w tej części miasta, która zawsze najbardziej ci się podobała. Następnie poświęć 10 minut, aby spisać to na papierze. Jak spędzasz czas? Których przyjaciół lub członków rodziny widujesz najczęściej? Jak się czujesz? Ponad 30 badań wykazuje, że to ćwiczenie wzmacnia nie tylko optymizm, ale również zdrowie fizyczne. Można wykorzystać różne ramy czasowe i powtórzyć ćwiczenie. Za każdym razem, gdy je wykonujesz, umacniasz swoją zdolność do optymizmu. Ćwiczenia skupiające się na delektowaniu się sukcesem, odczuwaniu wdzięczności i celebrowaniu ciężkiej pracy pomagają nam poczuć większy optymizm na myśl o przyszłości. Kolejny element rezyliencji to zwinność poznawcza, to jest ciekawe. To jest zdolność do mentalnego manewrowania pomiędzy różnymi możliwymi scenariuszami, zanim skupimy się na tym najbardziej obiecującym.
czyli taka elastyczność, prawda? Nie wszystko musi iść po mojej myśli. Muszę się umieć przyjrzeć różnym możliwym scenariuszom. Nabyliśmy tej umiejętności w wyniku milionów lat ewolucji, ale zaczęliśmy od niej odchodzić wraz z nastaniem rewolucji rolniczej. Dziś ponownie potrzebujemy zwinności poznawczej i zdolności przystosowawczych naszych przodków, aby zręcznie reagować na burzliwy nurt białej wody na rynku pracy. Autoempatia, o której już wspominałem. Profesor Christine Neff z Uniwersytetu Teksańskiego definiuje autoempatię, czwarty czynnik sprzyjający rezyliencji, jako zdolność do współczucia samemu sobie z powodu cierpienia, porażki lub pozornego niedopasowania. Kluczowym aspektem jest zrozumienie, że nasze problemy są problemami, z którymi zmaga się cała ludzkość. To, czemu stawiamy czoła, zwykle nie różni się zbytnio od tego, czego inni doświadczyli wcześniej. Ważna perspektywa. Poczucie sprawności, autoempatia, zwinność poznawcza, optymizm i samoregulacja emocjonalna to fundamentalne części składowe psychicznej odporności, czyli rezyliencji. Pandemia pokazała nam, że rezyliencja to prawdziwy fundament jakiejkolwiek strategii dotyczącej ludzkiego kapitału. Rezyliencja pozwala nam stworzyć bufor między nami a wyzwaniami dzisiejszymi i przyszłymi. Kolejny rozdział to jest pogoń za sensem, czyli omawiała potrzebę, no myślę zrozumiałą, potrzebę tego, żeby nasza praca, to co robimy, miała dla nas głęboki sens, była zgodna z naszymi wartościami. Tego możemy się trochę domyślać, więc przejdę dalej do bardzo ważnej supermocy, czyli szybkiego nawiązywania relacji. To właściwie moglibyśmy osobną audioinspirację zrobić na temat tego właśnie zagadnienia. Posłuchajcie, relacje a dobrostan. Dobrostan zależy od relacji międzyludzkich. Społeczna izolacja zwiększa ryzyko prawie każdego psychicznego zaburzenia. Posłuchajcie, począwszy od depresji, przez zaburzenia lękowe, schizofrenię, a na zespole stresu pourazowego skończywszy. Gdy jesteśmy sami, pozbawieni troski i uwagi innych, nie czujemy się dobrze. Natomiast prawie każde pozytywne zajęcie w towarzystwie drugiej osoby daje nam jeszcze więcej radości. Jedne z najbardziej frapujących dowodów na wpływ społecznych relacji na ludzki dobrostan pochodzą z badań nad chorobami fizycznymi, a nie psychicznymi. Pamiętajcie, że czytamy książkę naukowców, prawda? Bogata literatura wskazuje na związek między wsparciem społecznym a lepszymi rezultatami leczenia. Badacze z obszaru gerontologii z Brigham Young University zebrali wyniki ze 148 badań z udziałem 30 tysięcy uczestników. Do jakich wniosków doszli? Silne relacje dają nam o 50% większe szanse na przeżycie. Innymi słowy, niezależnie od tego, jakim przyczynom możliwej śmierci mamy stawić czoła, nasze szanse na przeżycie są o 50% większe, jeśli otrzymujemy wsparcie społeczne. W kolejnym badaniu ta sama grupa naukowców odwróciła pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że umrzemy młodo, jeśli jesteśmy samotni. Okazało się, że w przypadku osób społecznie odizolowanych ryzyko przedwczesnej śmierci jest o 26% wyższe. Długość naszego życia zależy od nawiązywanych relacji. Zastanów się teraz nad konsekwencjami tego, co właśnie przeczytałem w Twoim życiu albo w życiu Twoich najbliższych. Może rodziców, może jakiejś starszej cioci, może kogoś, kto zamyka się w pokoju i siedzi z głową tylko w ekranie, prawda? Każdy z nas zna kogoś takiego albo ma kogoś takiego wokół siebie. Jakie są biologiczne podstawy tej zależności? Aby zrozumieć to fizjologiczne powiązanie, musimy najpierw zdefiniować kilka terminów. I tutaj pozwólcie, że przeczytam te definicje, bo ważne jest, myślę, żeby je rozumieć. Dziś można nawiązać kontakt, w cudzysłowie, z innymi w mediach społecznościowych, klikając w niebieski prostokąt. Ta czynność nie wpłynie zbytnio na Twój mózg i na Twój dobrostan. Jak wygląda biologicznie istotna relacja?
Empatia to nasza zdolność odczuwania emocji innych, tak jakbyśmy sami ich doświadczali. Gdy współodczuwamy z drugą osobą, faktycznie czujemy pewną porcję tego, co ona czuje. W takiej chwili aktywuje się konkretny typ neuronów nazywanych neuronami lustrzanymi. Słyszałeś już o neuronach lustrzanych? Jeśli nie, poczytaj koniecznie. Gdy Bridge Online dopiero raczkował, posłuchaj tej historii, Marty był świadkiem zawiązywania niezwykle silnych więzi pomiędzy ludźmi, którzy nigdy nie spotkali się twarzą w twarz. Pewnego wieczoru, gdy Marty grał z Mingiem, ulubionym swoim partnerem do Bridge'a, ich przeciwnik popełnił niewielki błąd. Kibicujący grze rozmawiali głośno w tle. Ming rzucił: wiesz, ostatnio nie czuję się zbyt dobrze. Coś poważnego? Spytał Marty. Rozmowy w tle trochę zwolniły. Tak, Marty. Znów dłuższa pauza. Mam raka. Raka trzustki. Kibice ucichli. Zabrałem komputer do szpitala. Grobowa cisza. Abym mógł umrzeć wśród przyjaciół. Długa pauza. Jestem poruszony, pisali kibice, głęboko poruszony. To druzgoczące doświadczenie, grać w karty online w szpitalnej sali, czekając na śmierć. Czujemy choć cząstkę bólu Minga, gdy aktywują się nasze neurony lustrzane. To uczucie należy odróżnić od współczucia, które jest raczej kognitywnym aktem rozpoznania czyichś uczuć, ale bez ich odczuwania. Czyli to jest po angielsku sympathy i empathy, tak? I to nie jest sympatia w ich wypadku, tylko współczucie właśnie. Sympathy to współczucie, a więc nasza zdolność rozpoznania czyichś uczuć bez ich odczuwania. Empatia to jest z naszym zaangażowaniem, współodczuwanie. Starając się jeszcze bardziej podkreślić biologiczną naturę głębokich relacji, Barbara Fredrickson, psycholog z Uniwersytetu Karoliny Północnej, wprowadziła termin rezonans pozytywności. To doświadczenie współdzielenia pozytywnych uczuć, wzajemnej troski i opieki oraz biologicznej synchronii. Gdy czujemy głęboki związek z innymi, odczuwa to też nasze ciało. Jesteśmy spokojniejsi, napawamy się ciepłem i nawet czas płynie dla nas wolniej. Empatia zazwyczaj odnosi się do współdzielonych uczuć cierpienia, natomiast rezonans pozytywności uwzględnia pełne spektrum emocji, których współodczuwanie jest pozytywnym doświadczeniem. Ujmując to bardziej poetycko, rezonans pozytywności to ucieleśnione uczucie miłości. Empatyczna życzliwość, kolejny ważny termin, zawierający w sobie wszystko, o czym wcześniej mówiliśmy i coś jeszcze. To aktywna forma empatii, wyrażająca się w konkretnym działaniu. Życzliwość to jest działanie, nastawienie z działaniem. Jest to współczucie, jeśli współczucie to zrozumienie uczuć drugiej osoby bez ich odczuwania, a empatia oznacza doświadczanie tego, co sądzimy, że czuje druga osoba, to życzliwość jest stanem, w którym twoje uczucia przekładają się na działanie, aby ulżyć drugiej osobie w cierpieniu. I to jest empatyczna życzliwość. Bardzo ważne w dzisiejszym świecie. W miejscu pracy współczucie ma mniejszą wartość niż empatia, a ta jest mniej cenna niż życzliwość. Chcemy, aby nasi koledzy podejmowali działania, by nam pomóc. Chcemy, aby nasi pracownicy pomagali klientom. I ostatni termin. Więź. Empatia i życzliwość mogą być jednorazowymi doświadczeniami. Więź, czyli bliski, opierający się na wzajemnym zaufaniu związek pomiędzy dwojgiem ludzi, wynika z konsekwentnych aktów empatii i życzliwości rozłożonych w czasie. Myślę, że bardzo ważne, aby znać te definicje. Zaczynamy wtedy lepiej rozumieć, co się dzieje wokół nas i umiemy to nazywać, prawda? To jest bardzo ważne w rozumieniu, rozmawianiu z innymi na te bardzo istotne, moim zdaniem, tematy. Emocji, myśli, nastawienia, umysłu. To wszystko są nasze supermoce, przypomnijcie sobie. To jest właśnie to, w czym nie zastąpi nas sztuczna inteligencja. No i teraz jeszcze bardzo ważna kwestia a propos kontaktów międzyludzkich. Technologie, które miały wspomóc nawiązywanie kontaktów, być może wyrządzają więcej szkody niż pożytku.
I w ten sposób paradoksalnie kolejną barierą, którą musimy pokonać, są rozwiązania, jakie wprowadziliśmy po to, by nam pomogły. Dziesiątki badań w wielu krajach, od Estonii po Hiszpanię, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, wykazują związek pomiędzy korzystaniem z mediów społecznościowych a depresją i zaburzeniami lękowymi. Piszą już o tym, jak widzicie, psychologowie, naukowcy. W roku 2016 na przykład w jednym z ważniejszych badań Liu Lin wraz z innymi naukowcami wykazał korelację, powiązanie między korzystaniem z mediów społecznościowych a symptomami depresji u 1787 dorosłych Amerykanów z reprezentatywnej próby populacji. Odkryli, że nadmierne korzystanie z tych mediów znacząco zwiększa ryzyko depresji. Nadużywanie mediów społecznościowych koreluje również, czy jest powiązane, z większą izolacją społeczną. Im więcej czasu spędzamy online, tym słabszy odczuwamy związek z innymi. Wydaje się, że sama obecność telefonu komórkowego zaburza naszą zdolność do prowadzenia głębszej rozmowy. Naukowcy udowodnili przyczynową naturę tych zależności. Powstrzymanie się od korzystania z mediów społecznościowych poprawia nasze subiektywne odczucie dobrostanu. Okazuje się, że media społecznościowe dzielą nas bardziej niż odległość geograficzna. Jak na ironię mówię do ciebie te słowa przez Facebooka albo YouTube'a, prawda? Przez nic innego jak właśnie takie również media społecznościowe. Myślę sobie, że jak zawsze ważne, aby korzystać z nich rozsądnie. Przejdźmy dalej do kolejnego rozdziału, czyli szybkiego nawiązywania relacji 2. No właśnie, jak to robić, prawda? Co tutaj jest rozwiązaniem? Pośpiech nie jest sam w sobie niczym złym, ale już niekończący się głód czasu tak. Obniża jakość naszego życia i powoduje, że nie zauważamy ważnych szans i okazji. Chodzi o to, aby zaburzyć ten skrypt mentalny, dzięki czemu odzyskamy spokój i opanowanie. Jak to zrobić? Pomóc mogą nam dwie różne strategie. Co prawda nie jesteśmy w stanie dołożyć do doby dodatkowych godzin, ale możemy sprawić, abyśmy czuli, że tak właśnie zrobiliśmy. W słynnym badaniu z roku 2010 przeprowadzonym przez profesorów z Wharton, Yale i Harvardu analizowano skuteczność czterech strategii obniżających nasze poczucie głodu czasu. Pierwsza – oddanie ludziom czasu, który wcześniej przeznaczony był na wykonanie jakiegoś zadania. Drugi. Poproszenie ludzi, aby poświęcili tę samą ilość czasu na pomoc innym. Trzecia strategia. Poproszenie ludzi, aby marnowali czas. I czwarta. Poproszenie ludzi, aby poświęcili czas sobie. Tylko jedna z tych strategii dała ludziom wrażenie, że mają więcej czasu. Czy chcesz zgadnąć, która? Tytuł artykułu na temat tego eksperymentu podsumowuje wnioski. Poświęcenie czasu innym daje ci więcej czasu. Gdy pomagamy drugiemu człowiekowi, odbieramy to jako dodatkowy czas dodany do naszego dnia, a nie stracony. Dla porównania, pomaganie samemu sobie nie daje tego efektu. Internalizacja tej lekcji wymaga ćwiczeń. Musimy zmusić się do poświęcenia czasu innym w chwilach, gdy czujemy się najmniej zdolni do takiego działania. Musimy również oddać się refleksji po takim doświadczeniu, aby świadomie dostrzec poczucie dostatku czasu. Ważne, aby nie zobowiązywać się do czegoś, co przekracza nasze możliwości. Zgłoszenie się na 3-godzinną zmianę przy organizacji jakiegoś lokalnego wydarzenia, gdy dysponujemy tylko 1 godziną, nie przyniesie niczego dobrego. Zacznij od małych kroków, a potem próbuj robić więcej. Musisz jednak zacząć. Walcz z wrażeniem, że się spieszysz, ponieważ właśnie wtedy czujemy się najmniej zdolni do pomocy innym. Druga strategia zajmująca się głodem czasu polega na zmierzeniu, ile faktycznie czasu zabiera pomoc innym. Mamy taką niefortunną tendencję do przeszacowania potrzebnego czasu, w związku z czym decydujemy się w ogóle nie pomagać. To szczególnie trudny do rozwiązania problem w medycynie. Służba zdrowia cierpi na takie deficyty personelu, że osoby, które tam pracują, mają wrażenie, iż nie są w stanie zająć się odpowiednio nawet jednym pacjentem, a co dopiero wszystkimi. Przetestowano wiele interwencji psychologicznych, które miały nauczyć lekarzy, jak wydajnie, ale skutecznie okazywać empatię.
Na przykład naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa sprawdzili działanie tekstu, którego onkolodzy mogą używać, by odpowiednio zacząć i zakończyć spotkanie z pacjentem. Na początku lekarz mówi: zdaję sobie sprawę, jakie to dla pana, pani trudne i chciałbym powiedzieć, że zawsze służę pomocą. Niektóre kwestie, które dziś poruszę, trudno będzie zrozumieć, dlatego nie krępujcie się, proście o wyjaśnienie, jeśli coś będzie niejasne. Jesteśmy tu razem i przejdziemy przez to razem. Onkolog kończy spotkanie takimi słowami: wiem, że jest to dla pani, pana trudny czas. Jeszcze raz chcę podkreślić, że przejdziemy przez to razem. Będę przy panu, przy pani na każdym etapie leczenia. Pacjenci, którzy usłyszeli te słowa, uznali swoich lekarzy za cieplejszych, bardziej empatycznych i troskliwych. I co ważniejsze, ci pacjenci wykazują niższy poziom lęku niż pacjenci, którzy takich słów nie usłyszeli. Celem tego badania nie było jednak wykazanie, że empatia ma znaczenie. Miało ono pokazać, jak szybko można okazać pacjentowi troskę. Wszyscy uczestnicy potwierdzali, że wypowiedź zabierała zaledwie 40 sekund. Te kilkadziesiąt słów pomagało każdemu pacjentowi uspokoić się i obniżyć poziom lęku. Kilka innych badań doprowadziło do podobnych wniosków. Z holenderskiego eksperymentu dotyczącego przekazywania złych informacji wynika, że wystarczy zaledwie 38 sekund na wyrażenie empatii, aby obniżyć niepokój pacjenta. Inne przeprowadzone badania potwierdzają, że wystarczy niecała minuta na wyrażenie empatii i troski niezbędnych do obniżenia u pacjenta lęku. Trudno sobie wyobrazić gorszy scenariusz niż przekazywanie złych wieści medycznych. Jeśli zabiegani lekarze mogą wyrecytować wcześniej przygotowany tekst i w zaledwie 40 sekund zmienić wydźwięk rozmowy, to podobnie mogą zrobić menedżerowie, pracownicy call center, stewardesy i spodziewać się tych samych rezultatów. Co więcej, nawet mniejsze porcje czasu mają znaczenie. W badaniu z roku 2007 odkryto, że każda empatyczna wypowiedź lekarza zmniejszała niepokój pacjenta o 4%. Efekt kumulował się z każdą kolejną wypowiedzią. Sam wypróbuj to w pracy. 10 sekund empatii może stworzyć więź z kolegą, wzmocnić wzajemne zrozumienie i poprawić dobrostan obojga z Was. Świetnie się dziś spisałeś. Wiem, że ostatni tydzień był trudny. Widzę, jak dużo z siebie dajesz i jestem dumny, że mogę z Tobą pracować. Naprawdę podziwiam to, jak sobie radzisz z problemami. Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Jestem przy Tobie i razem coś wymyślimy. No ciekawe, jak my Polacy radzilibyśmy sobie z tego typu tekstami. Czy ktoś już wypróbował? Może warto. Choć odczuwamy głód czasu, piszą dalej autorzy, smutna prawda jest taka, że w pracy marnujemy od 30 minut do 3 godzin na przeglądanie internetu lub podobne czynności. Kto z nas faktycznie nie może poświęcić paru chwil, aby powiedzieć kilka miłych słów i nawiązać lepszy kontakt ze współpracownikiem lub klientem? Aby czuć, że czasu mamy pod dostatkiem, musimy zakwestionować własną percepcję głodu czasu. Najpierw trzeba zmusić się do poświęcenia choćby kilku minut, a nawet sekund komuś innemu. Potem należy świadomie dostrzec, że w efekcie zyskaliśmy więcej czasu i cieszyć się tym. Przeskakuję teraz do kolejnego rozdziału 8, czyli prospekcja, supermoc XXI wieku. Jest tutaj fenomenalna historia tego, jak to z Facebooka po raz pierwszy wyciekły dane na temat użytkowników, dlaczego nikt tego nie przewidział i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego czytał, bo to jest dosyć negatywna historia, ale chciałbym Wam przeczytać o czymś, co mnie bardzo zafrapowało. Prospekcja, a sieć stanu spoczynkowego. Posłuchajcie, bo to mówi o tym, jak działa nasz umysł. Jednym z największych odkryć naukowych naszych czasów jest zidentyfikowanie sieci stanu spoczynkowego, Default Mode Network, zwanej też siecią stanu domyślnego. To zbiór obszarów mózgu odpowiedzialnych za nasz mentalny przestój. Jak wiele najistotniejszych odkryć, to także było przypadkowe. Naukowcy zajmujący się funkcjonalnym obrazowaniem mózgu mapowali obszary odpowiedzialne za konkretne zadania. To te obszary, które się zapalają, gdy wykonujemy jakieś zadania, na przykład rozwiązywanie anagramów czy zadań arytmetycznych.
W większości tych eksperymentów ustalono warunek kontrolny, który zawierał czas odpoczynku. Proszę się położyć i nic nie robić. W czasie odpoczynku, jak zakładano, mózg się wyciszy. Okazało się jednak, że aktywizowała się część przyśrodkowa płatów skroniowych, co sugerowało, że te struktury wcale nie są w spoczynku. Wręcz przeciwnie, są bardzo aktywne. Ta sama sieć aktywuje się za każdym razem, gdy pozwalamy naszym myślom błądzić, na przykład gdy śnimy na jawie. Rozważ wagę tego odkrycia. Gdy nic się nie dzieje, mózg wcale się nie wyłącza. Zamiast tego przechodzi w inny tryb myślenia. Jest to tryb domyślny, taki, w którym mózg wchodzi za każdym razem, kiedy ma chwilę wolnego. Dlaczego ta aktywność jest taka ważna? Ponieważ specjalizuje się w dwóch procesach – wyobrażaniu i planowaniu. Chandra Sripada opisuje, jak wygląda doświadczenie tego trybu. Treści są quasi-percepcyjne i obrazowe. Autobiograficzne wspomnienia odległych zdarzeń, powtórki zdarzeń bardziej bieżących, prospekcje bliskiej i dalekiej przyszłości. Przejścia pomiędzy myślami są dygresyjne. Często pojawiają się tematyczne skojarzenia pomiędzy sąsiadującymi myślami, ale zdarzają się też spore nieciągłości. Ten typ błąkającego się strumienia jest idealny do identyfikacji interesujących prawidłowości i zależności. Myśli zestawiane są ze sobą w sposób nieprzewidywalny i częściowo losowy, co pozwala systemom uczącym się obserwować te nowatorskie strumienie myśli w podobny sposób, jak obserwowałyby zdarzenia w świecie rzeczywistym i wyciągać z tego nowe wzorce, uogólnienia, interpretacje i spostrzeżenia. Tak jakby nasz wewnętrzny procesor przetwarzał te informacje, porządkował, prawda, układał, łączył ze sobą albo wręcz wyobrażał sobie, co będzie. Takie błądzenie myślami, jakie to jest ważne. Wszyscy dobrze znamy spontaniczną oscylację naszej uwagi, prawda? Dzieje się to nawet teraz, kiedy słuchasz tego nagrania. Co minutę lub dwie twoja uwaga odpływa w sferę marzeń na jawie. Pozostajesz w tym stanie przez około minuty, łapiesz się na tym i wracasz do uważnego słuchania. W czasie tej swobodnej wędrówki myśli włącza się właśnie sieć spoczynkowa, a uwaga odpływa od wykonywanego zadania i wchodzi do świata marzeń. W tym świecie nasz umysł łamie ograniczenia czasu i przestrzeni, mieszając wspomnienia z fantazją. Gdy potem wracamy do naszego zadania, włączają się obszary odpowiedzialne za jego wykonanie, a uwaga wraca do świata jawy. Te oscylacje, czasem kilkusekundowe, czasem kilkuminutowe, pojawiają się przez cały dzień. Stripada traktuje owe oscylacje jako wieczny cykl naprzemiennej eksploatacji i eksploracji. Myślenie wspomagające wykonywanie konkretnych zadań jest wydajne, szanuje przestrzeń i czas, zbiera istniejące informacje o świecie i eksploatuje, czyli wykorzystuje te wiadomości. Te wiadome, sieć stanu domyślnego eksploruje nowe możliwości, wyobrażając sobie sceny, które mogą radykalnie różnić się od faktycznej przeszłości i teraźniejszości. Takie żywe, fantastyczne obrazy pozwalają nam odkryć coś, co jeszcze nie nastało i pogłębić na temat tego wiedzę. Gdy zaglądamy do książki historycznej i uczymy się z niej, że Franklin Roosevelt był prezydentem po Herbercie Hooverze, wykorzystujemy sieć aktywującą się w zadaniach. Ale gdy w następnej chwili wyobrażamy sobie Hoovera jako wielki odkurzacz, tak, Hoover, vacuum cleaner, co kieruje nasze myśli ku próżni, vacuum, w kosmosie, to skłania nas do rozmyślania, jakby to było żyć na Marsie, ale robimy wtedy coś niezwykle ważnego dla naszego mózgu. Z takiej perspektywy błądzenie myślami jest zaletą naszego mózgu, a nie wadą. Cenną funkcją naszego oprogramowania, a nie błędem kodowania. Ze względu na nasz głód czasu może nas kusić, by naszej uwadze ściągnąć cugle, nie dać umysłowi wędrować, harować bez przerwy i ograniczać mentalne przestoje. Jednakże nawet gdyby to było możliwe, nie byłoby to pożądane. To właśnie w trybie domyślnym często rodzą się nasze najlepsze pomysły. Nie bez powodu jest on domyślny. Jeśli zdecydujemy się go ignorować, to tylko na własne ryzyko.
To była prospekcja, supermoc i jeszcze ostatnia, czyli kreatywność. Tu pozwólcie, że przeczytam Wam ciekawą historię. W listopadzie 2006 roku, w wieku 42 lat, Martha Marty Cobb siedziała na piętrowym łóżku w sypialni zlokalizowanej w piwnicy. Wpatrywała się w sufit, który był tak nisko, że na górnym posłaniu nie mogła się wyprostować. Niedawno rozwiodła się, zbankrutowała, nie miała wielkiego wyboru. Przyjaciele z Lubbock w Teksasie, gdzie wychowywała trójkę dzieci, zasugerowali jej pracę w Southwest Airlines. Oznaczało to długie godziny pracy z dala od domu. Brak dobrych miejsc pracy w okolicy ułatwił decyzję. Kwatery Davida Koresha, tak Marty ochrzciła trzypiętrowy dom w Baltimore, gdzie Southwest upychał swoje stewardessy jak sardynki. Na każdym piętrze znajdowały się piętrowe łóżka i lodówka. Najmłodsi stażem dostawali najgorsze miejsca. W domu, którego właścicielem był pilot mężczyzna, stąd ksywka Koresh, mieszkało 26 kobiet. W święto dziękczynienia, gdy jadła zimnego indyka prosto ze styropianowego pojemnika, Marty zastanawiała się, co ja takiego zrobiłam. Nie pierwszy raz zaczynała od nowa. Po koledżu chciała zająć się zawodowo planowaniem imprez w luksusowych kurortach. Podtrzymywała to marzenie na Hawajach, gdzie uczęszczała do letniej szkoły, a potem w Santa Barbara, gdzie pracowała w historycznej rezydencji Biltmore. Była to rezydencja, jakiej jeszcze nigdy jej oczy nie widziały. Wyobrażała sobie eleganckie gale, jakie mogłaby tam pewnego dnia organizować. Krótko po powrocie do Teksasu Marty wzięła ślub, potem pojawiły się dzieci, a w Lubbock nie było takich hoteli jak Biltmore. A więc przez 10 lat Marty skupiała się na wychowywaniu dzieci. Nie miałam żadnych talentów, mówi. Jedyne, co umiałam, to zrobić szpagat. Tak naprawdę Marty jest równie utalentowana, co skromna. Twórcze sprawianie radości innym to jej supermoc. Napędzana niesamowitym poczuciem humoru i smykałką do improwizacji. Pasję do służenia innym zaszczepił w niej ojciec. W święto dziękczynienia dostarczał indyki 10 najbliższym przyjaciołom. W Boże Narodzenie cała rodzina Cobbów wstawała bardzo wcześnie, by piec cynamonowe bułeczki dla tego samego kręgu znajomych. Ojciec nauczył córki, by wspierały innych, szczególnie w ciężkich czasach. Zrobienie czegoś jest zawsze lepsze od nierobienia niczego, mawiał. Nie robicie tego dla siebie, robicie to dla nich. Przez 10 lat, gdy zajmowała się dziećmi i domem, Marty próbowała swoich sił w różnych zawodach w niepełnym wymiarze godzin. Upodobała sobie obszar usługowy, w którym mogła dodać coś od siebie. Uczyła na przykład aerobiku. Potrafiła tak wszystkich rozśmieszyć, że zapominali, iż przyszli poćwiczyć. Nadeszła kolejna zmiana. Rozpadło się jej pierwsze małżeństwo. Marty znalazła pracę w marketingu u ortodonty, który pozwalał jej organizować wielkie przyjęcia. Ortodonta był z Luizjany, więc zaplanowali dla klientów przyjęcie w stylu Nowego Orleanu z etufe, langustami i zespołem muzycznym. Wymyślanie coraz to nowych sposobów zabawiania klientów bardzo jej odpowiadało. Gdy drugi rozwód zakończył się finansowym kryzysem, Marty dobrze wiedziała, jak stanąć na nogi. Zawsze mówię swoim dzieciom, idźcie cały czas naprzód i w górę, a jeśli się potkniecie, otrzepcie się z kurzu i wracajcie do gry. Myślę, że to całkiem dobra rada, prawda? Początki w Southwest nie były łatwe. Szkolenie było niezwykle intensywne. Pierwsze 6 miesięcy było okresem próbnym. Marty cały czas była w rezerwie. Firma mogła wezwać ją w każdej chwili, a ona musiała się stawić w ciągu 2 godzin, gotowa do lotu. Jako nowy pracownik pracowała w weekendy i święta. Koleżanki miały jej się bacznie przyglądać w trakcie lotu i zgłaszać szefom, jeśli coś byłoby nie tak. Złe wyniki mogły skutkować natychmiastowym zwolnieniem. Choć była pełna niepokoju, nic nie mogło równać się ze stresem, jaki przeżywali pasażerowie. Ludzie latający z różnych powodów. Na jednego nowożeńca przypadał jeden żałobnik. Towarzyszyła w podróży poległym żołnierzom. Wielu pasażerów po prostu bało się latać. Wraz z wybuchem pandemii sprawy stały się jeszcze bardziej skomplikowane. Nagle nikt nie chciał latać. Pasażerowie, którzy wsiadali do samolotu, mieli ku temu naprawdę poważny powód. Każde kichnięcie lub zakasłanie zwiększało panikę w samolocie.
Pracownicy linii lotniczych, równie przerażeni wirusem, dźwigali ciężar załamującej się całej branży. W kwietniu 2020 roku ruch pasażerski był o 96% mniejszy niż w kwietniu poprzedniego roku. Kryzys był wszędzie. Marty czuła, jak we wszystkich narasta poczucie nieszczęścia. Chciała pomóc. Robiła więc coś, co przychodziło jej naturalnie. Żartowała. Proszę zapiąć pas ciasno na swoich biodrach, tak jak moja babcia zapina swój stanik. Aby aktywować przepływ tlenu, wrzuć 75 centów. Jeśli podróżujesz z małymi dziećmi, przykro nam. Jeśli podróżujesz z kilkorgiem dzieci, wybierz to, które najpewniej w przyszłości będzie najwięcej zarabiało i jemu pierwszemu załóż maseczkę. Zaskoczenie. Potem śmiech pojawiał się najpierw tylko u niektórych pasażerów, ale po chwili rozniósł się po całym samolocie. Danie coś z siebie innym, rozbawianie ludzi, by zapomnieli o tym, czego i tak nie mogli zmienić, sprawiało mi przyjemność, wspomina. Zaczynasz sobie zdawać sprawę, że coś zmieniasz, że masz na coś wpływ. Za pomocą kilku słów potrafiła poprawić nastrój pasażerów w całym samolocie. Zachęcona pozytywnymi reakcjami Marty zaczęła przesuwać granice żartów. Oto jeden z nich. Słuchajcie, to był ciężki dzień dla nas, obsługi. Wiemy, że dla was też. Dlatego zrobimy sobie teraz przerwę. Ale najpierw rozdamy wam przekąski. W Southwest wierzymy w pracę mądrzejszą, a nie cięższą. A zatem Southwest Express już do was leci! W tym momencie zaczynała rzucać opakowaniami z preclami i orzeszkami, a pasażerowie musieli je łapać. Gdy już wiele osób na czworaka zbierało przekąski, Marty włączała mikrofon i mówiła: okej, okej, a teraz spójrzcie! Wszyscy patrzyli na nią. Lecą wasze napoje! Dzień po pierwszym występie Marty przeprowadzała standardowe sprawdzanie kabiny przed startem, przechodząc wzdłuż rzędów foteli. Natknęła się na młodą kobietę wypłakującą sobie oczy. Czy wszystko w porządku? Spytała. Położyła rękę na ramieniu kobiety. Czy mogę jakoś pomóc? Całe życie bałam się latać, chlipała kobieta. Myślę, że pani właśnie mnie wyleczyła. Śmiech to zdrowie. Z czasem improwizowany humor sytuacyjny stał się flagowym sposobem Marty na rozwiązywanie przeróżnych problemów. Przykład? Dużym wyzwaniem z Southwest jest dość krótki czas między lądowaniem a ponownym startem w przypadku linii długodystansowych. Taka decyzja została podjęta, aby utrzymać niskie koszty lotów. Załoga Southwest zajmuje się więc też sprzątaniem samolotu. Trzeba zebrać śmieci i wysprzątać samolot w bardzo krótkim czasie, aby można było przyjąć na pokład kolejnych pasażerów. Jakie jest rozwiązanie Marty? Do pomocy zatrudnia pasażerów. Jak? Pod koniec długiego lotu prosi wszystkich o uwagę. Krążą pogłoski, że Southwest ukryło gdzieś w kabinie voucher o wartości $400. Zajrzyjcie do kieszeni na oparciach foteli, pod tace, pod fotele. To voucher o wartości $400. A jak już szukacie, to zbierzcie przy okazji wszystkie śmieci, jakie widzicie, i podajcie nam. Prawie zawsze to działa. Pewnego razu jeden pasażer potraktował sprawę poważnie. Wziął jakąś starą kartkę z logo za ten voucher. Gdy dowiedział się, że Marty wszystko zmyśliła, poskarżył się na nią osobom stojącym przy bramce. Była to krytyczna chwila dla Southwest. Czy firma udzieli jej nagany? Linie poświęciły wiele godzin na przeszkolenie Marty, aby wiedziała dokładnie, co ma mówić. Wiele innych linii lotniczych woli, aby załoga trzymała się scenariusza. Jednak linie Southwest zawsze były inne. Założyciel Herb Kelleher uważał, że jeśli traktuje się swoich pracowników dobrze, oni będą dobrze traktować klientów. Surowe szkolenia na początku zapewniają pracownikom ramy, w których mogą się poruszać, i odsiewają tych, którzy nie pasują. Gdy pracownicy są już przeszkoleni, firma wie, że może im zaufać. Dzięki temu mogą spersonalizować swoją obsługę, a firma nawet ich do tego zachęca. Tak, wszystko jest robione niskim kosztem. Przypomnij sobie klaustrofobiczną kwaterę w Baltimore. Między innymi dzięki temu są na prowadzeniu w branży. Są jednak nawet częste wspólne wyjścia, zabawy i żarty, kiedyś inicjowane przez samego Herba. To lepiej oddaje, czym jest praca dla Southwest. Nie bez powodu symbol firmy na giełdzie to LUV, love.
Southwest może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem rentowności sprzedaży wśród linii lotniczych, między innymi dzięki temu innowacyjnemu podejściu do obsługi pasażerów. Herb miał tak wysokie mniemanie o człowieczeństwie i ludziach, że nie chciał zatrudniać automatów, wyjaśnia Kevin Freiberg, konsultant, który napisał książkę na temat sukcesu Southwest. To jakby mówił: chodź, wyraź siebie, bądź twórczy. Marty nigdy nie dostała nagany za żart o voucherze. Zamiast tego ona i jej przełożeni pośmiali się dobrotliwie z reakcji pasażera. Obecnie Marty pomaga propagować kulturę kreatywności, będąc wzorem do naśladowania dla innych. Stała się też celebrytką. Wideo z zapowiedziami Marty z roku 2014 osiągnęło na YouTube 3 miliony wyświetleń. Jej żarty spotkały się z uznaniem Ellen DeGeneres, która zaprosiła ją do swojego programu. Koledzy Marty inspirują się jej pomysłami, aby ich własne loty były łatwiejsze, bezpieczniejsze i przyjemniejsze dla każdego pasażera. Było to możliwe, gdyż Marty Kopp dostała przyzwolenie na kreatywne zachowania, a nawet ją do tego zachęcano. Kreatywność, ostatnia supermoc, o której chcę Wam tu przeczytać, to jest nasz unikalny ludzki talent. Kreatywność jest naszym unikalnym talentem. Kai-Fu Lee, były prezes Google China i jeden z najbardziej uznanych ekspertów od sztucznej inteligencji, sugeruje nawet, że kreatywność jest sensem i celem naszego życia. Niektórzy uważają, że w przyszłości, gdy wszystko zostanie zautomatyzowane, jedyną pracą, jaka nam zostanie w udziale, będzie praca kreatywna. Według naukowców zajmujących się kreatywnością, pomysł można uznać za kreatywny, jeśli jest 1. oryginalny, 2. zaskakujący, 3. przydatny i pożądany. Trzeci atrybut pozwala odróżnić pomysły kreatywne od tych będących tworem bujnej wyobraźni. Dzieci mają dużą wyobraźnię, ale często brakuje im wiedzy lub świadomości potrzeb innych. 5-latek Martiego Seligmana miał pomysł, aby okleić podjazd salami. Pomysł był oryginalny, był zaskakujący, a nawet pyszny, ale nie był kreatywny. Ta definicja kreatywności spotyka się z pewnym zarzutem. Co powiedzieć o artystach, którzy wyprzedzają swój czas? Są ignorowani przez im współczesnych, a odkrywani i doceniani pośmiertnie. W świecie sztuki to możliwe, choć rzadkie, że pomysły pojawiają się zanim szersza publiczność jest na nie przygotowana. Jednakże w świecie biznesu trzecie kryterium sprawdza się świetnie. Nasze kreatywne pomysły są pomocne, jeśli przedstawiają sobą wartość dla nas lub dla naszych organizacji. A więc kreatywny pomysł, przypomnę, powinien być oryginalny, zaskakujący i jednocześnie przydatny i pożądany. Czasem możemy trafić na niego spontanicznie, tak jak ja wpadłem na pomysł audioinspiracji kiedyś tam. Inaczej go sobie wyobrażałem pierwotnie, teraz przybiera mocno inne kształty, jak widzicie i słyszycie. I dlatego zdecydowałem się na dłuższy znowu odcinek, bo wiem, że lubicie, choć było to sprzeczne z moim początkowym wyobrażeniem. Przeczytałem Wam z przyjemnością fragment dłuższy z tej właśnie książki, Umysł jutra. Jeśli chcesz wiedzieć, co mamy zrobić, jak mamy myśleć w czasach, kiedy zagrażają nam sztuczna inteligencja, globalizacja, konkurencyjność, to sięgnij do tej książki. Trochę chyba już Wam przeczytałem, ale to tylko fragmenciki, które sobie zaznaczyłem. 5 psychologicznych supermocy. Tu jest oczywiście mnóstwo też odnośników do badań naukowych. Na końcu, zobaczcie, mnóstwo stron, QR-kody, prawda? Więc to wszystko opiera się rzeczywiście na badaniach, jak sami zresztą słyszeliście z treści, którą tutaj czytam. Ja zawsze bardzo lubię takie książki, które wynikają nie tylko z czyjejś historii i doświadczeń, ale także z badań naukowych. Te książki pisane przez naukowców czasami są niestrawne, ale kiedy trafi się na świetnego autora, takiego jak Martin Seligman, to książka jest bardzo ciekawa. Albo Sonia Lubomirski, która też jest naukowcem i pisze o szczęściu, prawda, i badaniach naukowych. Czy Sean Acor, którego przypomniałem Wam w środę. Także warto sięgać, myślę, do tych książek, w których
naukowcy, no najczęściej amerykańscy, potrafią w ciekawy sposób z wykorzystaniem fajnych historii przekazać nam bardzo skomplikowaną często wiedzę. Tu jest świetnie opisany cały mechanizm naszego kreatywnego myślenia, trzech systemów, które biorą w tym udział. No, jeśli chcesz wiedzieć, jak to działa, to sięgnij do tej książki. Dziękuję za nią wydawnictwu MT Biznes, jak zawsze. Jeśli zainteresowała Cię ta książka Umysł Jutra, to przypominam, że były niedawno dwa pierwsze odcinki, z których czytałem z tej książki. Linkujemy do nich na końcu tego odcinka, także będziesz mógł się szybko przenieść i nie stracisz nic na tym, że to będą wcześniejsze fragmenty. Może lepiej Cię wprowadzą w sens tego, co czytałem dzisiaj. Polecam też środowy nasz odcinek, gdzie przypomniałem Shauna Achora, właśnie też psychologa amerykańskiego, który fantastycznie pisze i przytacza badania naukowe. Pisze o tym, jak działa nasz umysł i jakie mamy możliwości. On też się wpisuje w tę pozytywną psychologię. Dziękuję bardzo za to, że przysyłacie nam już pierwsze swoje pomysły na swoje audioinspiracje. Przypominam, że zapraszaliśmy do tego w niedzielę w odcinku o zdaniu wartym 399 milionów dolarów. Jeśli nie wiesz, o czym teraz mówię, sięgnij do tamtego odcinka, to będziesz wiedział. Także dziękuję za pierwsze Wasze pomysły na tytuły, za pierwsze nagranie, jakie też dostałem, odpowiem na nie. Czekamy na kilka następnych, żeby zdecydować, który z nich pokażemy Wam. Chcielibyśmy, żebyście też byli audioinspiratorami. Bardzo proszę, zapraszam. Weź swoją książkę, przeczytaj. Jeśli czytasz do telefonu, to bardzo proszę, telefon ustawiaj tak, poziomo, a nie pionowo jak na Instagrama, bo to na YouTubie nie wychodzi dobrze, musimy to obracać i tak dalej. Oczywiście możemy, ale przyzwyczajmy się, że my nagrywamy w poziomie, dobrze? W ten sposób, jeśli telefonem, jeśli kamerą, to oczywiście wszystko się ustawi bardzo dobrze. Mam nadzieję zobaczyć Was w takich odcinkach właśnie w przyszłości, do tego namawiamy. Za dzisiejszy dziękuję bardzo. To był znowu dłuższy odcinek, ale książka niezwykła, jedna z moich ulubionych z ostatnich miesięcy. Widzimy się znowu w najbliższy poniedziałek o 18.45. Jeśli możesz nam pomóc i udostępnić ten odcinek, będę bardzo wdzięczny. Życzę dobrego weekendu, dobrej energii i widzimy się w poniedziałek w następnym odcinku. Trzymaj się, na razie, cześć.